Cześć moi mili, witam was na odcinku Księcia i Tchórza. Ostatnim razem sobie tutaj zakończyliśmy, no ale niestety nie dowiedzieliśmy się, kto tutaj jeszcze nam mówi. Jakaś prawdopodobnie piękna niewiasta, która została zamknięta. Halo? No właśnie. Która została zamknięta, podejrzewam, że za tą ścianą, no bo gdzie indziej ona może być, jak nie za tą ścianą. Tylko ta ściana jest dosyć tak dobrze zamurowana, jeżeli to jest zrobione ręcznie, a nie jakaś taka, no wiecie, atrapa lub też jakieś czary-mary szmerbajery. Więc musimy niestety trochę tutaj podreptać, żeby ona nas usłyszała. Jest tam kto? Tak, jest. Książę, który robi slow motion przed chwilą. Prawie jak Neo Matrixie. Musimy trochę tutaj pochodzić, ponieważ ona słyszy nas, ale ona nie wie, czy tu ktoś jest dokładnie, czy raczej nie. Więc musimy trochę podreptać, aż w końcu się włączy pewna kwestia i książę zacznie z nią rozmawiać. Mam nadzieję, że to za chwilę nastąpi, ponieważ chodzenie tutaj... Wyraźnie kogoś słyszę. Halo. No halo! Hej, jestem tu, ale kto mówi? A ty tam? Nareszcie jakiś człowiek. W końcu. Wydostań mnie stąd. Tak, tylko ciekawe, jak mam cię wydostać? No właśnie. Chętnie, ale jak? Jestem więziona za magiczną ścianą stworzoną siłą woli księcia wampirów. Musisz go odnaleźć i zabić. Gdy on zginie, zginie i ściana. Banalne. Banalne? Zabić księcia wampirów? Zabić, zaszlachtować, zamordować. Ukatru! Bić! To rozumiem, ale samego księcia? Najpierw musisz go znaleźć. Chyba leży tutaj i... I chrapie nawet! Pan słońce zaświecił na fiord, więc pewnie postanowił przeczekać dzień. No, to najtrudniejsze za tobą. Teraz tylko wbij mu kołek w pierś i pokrzykuj. Ale skąd mam wziąć ten kołek, do cholery? Dobrze, ale kim jesteś? Och, to nieważne. Pospiesz się tylko z ratowaniem, bo nudzę się tu już od ponad roku. Roku? To szmat czasu. Nie żartuj. Jesteś tu jeszcze, czy już poszedłeś mnie ratować? Jeszcze tu jestem, ale widzę, że ona taka, no niezbyt jest uprzejma i miła dla nas. Coś za bardzo ją chyba coś spędzi, ale dobra. Jak się tu znalazłaś? Słuchaj, później będziemy mieli mnóstwo czasu na pogawędki. Ale teraz proszę, pospiesz się, bo już tutaj nie wytrzymam. Dobrze, już dobrze. No już idę, ale się tak zastanawiam, czy książę wampiru, skoro ją zamknął tutaj na rok czasu, chociaż nie wydaje mi się, żeby na rok. Wrócę później. To, dobra, pójdźmy może teraz do Arivalda i się czegoś dowiemy o księciu wampirów. Skoro na tyle czasu tutaj była, więc... Jak ona przeżyła tyle czasu bez jedzenia? Chyba, że Arivald jej przynosił jakieś smakołyki w postaci trunków. Arivaldzie, czy znasz jakiś skuteczny środek przeciwko wampirom? Ja znam, jest to czosnek. Szybkie nogi? Uściślijmy. Chodzi o pokonanie wampira, a nie uciekanie przed wampirem. Oczywiście osikowy kołek. Wbity w wampirzą pierś działa ze stuprocentową skutecznością. Ja myślałem, że to czosnek będzie. A gdyby ktoś musiał pokonać samego księcia wampirów? Ho. Tego jeszcze nikt nie próbował, ale zakładam, że osikowy kołek musiałby zostać wzmocniony. Na przykład czosnkiem. W jaki sposób? Pobłogosławiony? Aha. Trochę czosnku też by nie zaszkodziło. W moich czasach był to podstawowy straszak na wampiry. Naszych też. Odstraszał też, co prawda, piękne kobiety, ale to tylko skutek uboczny. Ale ten czosnek... Wiem. Teraz się nie uprawia. Jak się nie uprawia? Po lewej stronie, kurde, wisi czosnek. Chciałem zamówić wieprzowinę duszoną z czosnkiem, ale barman tylko bezradnie rozłożył ręce. Do cholery, masz tyle mięsa przed sobą i czosnek, no jak nie można... Myślałem jednak o pewnym rozwiązaniu. Ciekawe jakim. Założę się, że zaraz znowu zostanę zaczarowany. Nie mylisz się, chłopcze. Oh.
Przywołam cię za kilkanaście minut, a ty tymczasem przyjrzyj się innemu światu. Tak, znowu będzie. Czary mary i książę znika. Siup! Wow. Gdzie ja jestem? Też chciałbym to wiedzieć. Dobra, tu mamy jakiegoś przychodnia. Może porozmawiajmy z nim? Potrzebuję pomocy. Tłumacza. Próbuję się porozumieć w jego języku, ale coś nie za bardzo. Nigdy nie widziałem wcześniej tak wystrojonej kobiety. Pewnie to jakaś ważna osobistość, ciesząca się wielkim szacunkiem. Tak, tak, bardzo. Szczególnie jakie ma duże oczy, prawda? Może porozmawiam z nią? Ładna dzisiaj pogoda. Tak. Kiedyś osz Yorkshire et dejny syp fiokun elineshet olczaban. Olczaban kalacji makagra kukuleka kekeku. Więc tak, wiem, że od niej trzeba coś zabrać, znaczy pożyczyć. Nie wiem, czy trzeba dać użyć, czy dać. Teraz sprawdzimy. Nie mogę tego użyć. Aha, nie możesz tego użyć, ale możesz jej to dać. Potrzebuję na chwilę pani szala. Czy ta błyskotka może go zastąpić? Mięsip Nikoloć. Oko zjerte szalot. Szalot, szalot. Ja bym co innego od niej pożyczył, no ale dobra, no. Pewnie i tak by się nie zgodziła nawet w tym języku. Dobra, mamy ten szal. Więc idziemy dalej. W ogóle chwila. Stój, książę. Stój tu. Coś tu jest ciekawego? To są drzwi, to są drzwi. Obejrzyjmy. Do banku. Widać znak węża uwiniętego dookoła słupa. Tak, to jest... To pewnie miejsce pracy jakiegoś tutejszego czarnoksiężnika. Tak, tak, tylko że to jest znaczek dolara, książę. Dobra, mamy jakiegoś kupca. Obejrzyjmy go sobie. Wygląda na bardzo miłego człowieka. Albo porozmawiajmy. Ej! Ja chciałem z tobą porozmawiać, a ty jeszcze nie wychodzisz. Czy sprzedaje pan może czosnek? Odi mundot, mi es en nevertkige schmesje. Hala, kidzaba za kudada. Dobra, on nie wie, co, czego potrzebujemy, ponieważ no... Nie wie, co my mówię. Dobra, musimy użyć na nim szalika. A zaczyna sobie. Jestem chory. Ponoć czosnek leczy przeziębienia. Szebit nemeritek. Odchisem hodi faj et orkot. Odchodu neket Giorgio Seart. I faj haj hin hand hund. Ich orzu zide hard hu. Odo raci slosa. No to mamy czosnek. Dzięki. Więc możemy już tej młodej i miłej pani oddać to, co pożyczyliśmy. Szalem odnisi. Zapachu sądząc, składa się po połowie z jedwabiu i perfum. No na pewno. Modniejsi. Dobra. Zamieniamy się. Elegancka damo. Nie mogę tego... Nie możesz użyć, to daj. Nie jestem instytucją charytatywną. Cholera, to jak to było? Jak nie możesz tego użyć, no to daj. Oddaję no. Szal. Dziękuję za pomoc. Koniec. Maros i ten. Chodaj les uj Nikolako. Hondus hila hulaja ma sandika ende kursira. Ja. Dobra. Mamy z powrotem swoją błyskotkę, więc teraz się przyjdziemy tutaj. Ale jeszcze obejrzyjmy sobie stalową maszkarę. Wygląda tak, jakby była sterowana przez kogoś od wewnątrz. Ciekawe przez kogo? Może krasnoludy? Bo człowiek na pewno się w środku nie zmieści. No sądząc po posturze tutaj księcia, wielkością raczej jego, a wielkością tych autek, no to on trochę jest za duży.
Dobra, mamy tutaj kapłana i różne ciekawe rzeczy. Kropielnica, obejrzyjmy. Wyschnięta. Kamień jest tylko lekko wilgotny. Lekko wilgotny. Czyli kapłan trochę sobie olał sprawę i nie dolewa wody. Artysta uwiecznił jakiegoś potężnego maga, który ruchem dłoni ujarzmił morze. Chwała na wysokości. Chwała na wysokości. Dobra, to nie te święta jeszcze, przepraszam. Ławy. Puste. Niestety. No niestety w dzisiejszych czasach też są ławy puste. A kapłan? Dziwne. Ubrany na czarno, ale nie sprawia wrażenia adepta czarnej magii. O, wow. Dobra. Z tego co pamiętam, musimy z nim porozmawiać i wyciągnąć od niego wodę święconą. I pokażę wam... tu jest taki, raczej taka zagadka, trochę się kiedyś nad nią męczyłem, w sumie przed chwilą też. I tak, musimy od niego wziąć święconą wodę i w odpowiedniej kolejności trzeba poklikać w te rzeczy. Ja poklikam tak, wiecie, randomowo teraz, żeby wam pokazać, jeżeli jak on nie zrozumie, o co chodzi, jak to wygląda. Zawsze jest jakaś inna animacja, typu zrobię jak... Nie, jeszcze raz zrobimy. Bo on zawsze jakąś ciekawą scenkę zrobi. Także, że tak. 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 Takie dwie scenki. Pamiętam, że jedną taką minę szasną, że parsknąłem śmiechem. O, coś nie chcę zrobić. To może... Trzeci raz. Może nie będę na końcu dawał tych złożonych rąk, więc może damy butelkę. Robimy tak, złożone ręce. Tyci, tyci. Pokropienie się i kształt butelki. O! Nie, ja nie piję! Dobra, to teraz zrobimy tak w odpowiedniej kolejności, tak jak to trzeba. Czyli... Żeby dostać od niego święconą wodę, trzeba tak, zrobić złożone ręce, następnie pokropienie się, następnie tyci, tyci i kształt butelki. Aha, proszę, masz butelkę święconej wody. Bardzo dobrze. Mamy już czosnek, mamy już święconą wodę. Jeszcze nam brakuje jednej rzeczy. Ach, już mnie ta muzyka troszkę denerwowała. Obejrzyjmy. Wygląda zwyczajnie, ale wiadomo, pozory mylą. Tak, tak, pozory mylą. Może być woda z kreską, na przykład książę. Dobra, otwórz... Albo nie, obejrzyjmy najpierw. Pewnie tubylcy składają ofiary ze zwierząt. Tak, 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 na pewno. Hej, kurczak! Dobra. Zobaczcie, co jest w środku. Mózg? Obejrzyjmy. No, to teraz już jasne, dlaczego ten zeladą ma taki głupi wyraz twarzy. Ciekawe, ciekawe porównanie, książę. Coś trochę bezczelne, no ale cóż zrobić. Co tu mamy jeszcze ciekawego? Tu nic. Wędliny. Niam. Tak, ja bym zobaczył coś innego, też bym tak powiedział. Niam. I jeszcze raz, bo uwielbiam to. Niam. Dobra, co my tu dalej mamy? Pojemnik. Zwierzęta mają bardzo bogate życie wewnętrzne. No, bardzo. Co to tu mamy? Człowiek o twarzy sadystycznego mordercy. Chyba wykonuje zawód zgodny z zainteresowaniami. No, to porozmawiajmy może z nim. Pewnie nic nie rozumiesz z tego, co mówię, ty tępy osiłek. O, jakby on rozumiał, co do niego mówisz, to by... Co za
zadziwiający świat mają tu takie tresowane małpy jak ty. To byś już nie miał tej główki, książę. Co mi machasz tym swoim kołkiem? Mogę do ciebie gadać co chcę, a ty i tak mi nic nie zrobisz. Jesteś tego pewny, książę? Zapala motor. Ciekawe. Arrivaldzie! Już czas! Już czas! Zabierz mnie stąd! Ładnie spieprzył. Jep! Dobra, teraz musimy znowu powrócić, no niestety. No jest taki głupi, że zamiast sobie wyjąć tą sikierkę... Sikierkę. Zabierz. Dawaj, książę, jesteś silny. Bardzo ładnie. Mamy już wszystkie przedmioty, które trzeba było stąd zabrać. Więc Arrivald, możesz nas zabierać. Dlaczego trwało to tak długo? No właśnie. Mało nie przypłaciłem życiem twojej opieszałości. A ty tylko pijesz! Przy kuflu czas szybko mija. Tak. Lepiej powiedz, jak było. Jak tylko to sobie poukładam w głowie. Widziałem tak dziwne rzeczy, że wszystko wydaje mi się bardziej snem niż jawą. Aha. No to może kufelek? Nie, dziękuję. Nie mogę. Muszę ratować nieznajomych. Mm-hmm. Ha! Ratuję! Ha! No. Właśnie to sobie uświadomiłem. Zostanę bohaterem! Będą o mnie śpiewać pieśni i układać poematy. Tak, tak, na pewno. A tłum będzie sypał płatki róż pod moje stopy. A później się obudzisz... Yes! A później się obudzisz cały mokry. Dobra, mamy takie fajne rzeczy. Tylko tak. Gdzie jest ten... chwila. Musimy iść tutaj, ponieważ... No musimy zrobić sobie ten kołek, prawda? Żeby zrobić kołek, no to potrzebujemy jeszcze drewna. A drewno sobie weźmiemy z tego otóż drzewka. Użyj. Dobra. A to jeszcze nie wszystko, jeszcze trzeba użyć. Ponieważ z jednego patyka to my nic nie zrobimy. Najwyżej wykałaczkę. Nie zdara. A niech to ostrze gdzieś poleciało. No poleciało, książę. Dobra, mamy już te rzeczy. Nie mogę. Nie tak. Nie mogę. Nie tak. Zwykła... Co to jest? Zwykła gałąź. Zwykła gałąź. Kawałek osiki. Osiki? A tu? Wykonany jest z bardzo twardego drewna. Dobra. Coś pamiętam, że trzeba było użyć. Naostrzony jak sztyl. Okej. Tylko tak, nie mamy czym tego związać w sumie. Dobra, tu? Raz wystarczy. Aha. No spoko. Więc to pamiętam, z tym trzeba było jakoś połączyć. Nie tak. Nie mam ich czym związać. No właśnie, nie mam czym ich, czym tego związać. I niestety trzeba cholera mieć tą szlachmycę, jeżeli dobrze pamiętam, tylko cholera. Żeby tą szlachmycę zabrać, właśnie nie pamiętam za bardzo, co trzeba było zrobić. Wiem, że trzeba jakoś tego kota. Że też musiała utkwić akurat w takim. No książę podskoczył, być może i byś ściągnął. Cholera. Wiecie co? Zaraz do was wrócę, tylko sobie zapiszę. F1. Zapiszę sobie tutaj. O. I zaraz do was wrócę. Dobra, już jestem z wami z powrotem, więc tak, niestety musimy znowu wejść do naszej hacjanty. Drzwi do mieszkania Barda.
No dobrze, ale może wejdziesz. No. I teraz możemy... Tylko muszę namierzyć na ten zamek. Otworzyć ptaszkowi klatkę. Bo inaczej wcześniej się tego nie dało, niestety. Nie wiem czemu. No niestety tak gra działa. Jak ptak. Tak. Widziałam orła cień. Teraz musimy spadać na dół. I doprowadzić... Czekajcie. To jest słowik. Ludzie prości nazwą to stworzenie słowikiem. Ludzie znający związki przyczynowo-skutkowe powiedzą, iż to koci obiad. Aha. No ciekawe, ciekawe. Tu mamy koteczka. Chyba widziałem koteczka. Porozmawiajmy z kotem. widzisz tu ptaszka, przyjacielu? Widzisz tu ptaszka, przyjacielu? To widzisz? Kici, kici. Z tego co pamiętam, trzeba było wybierać takie najdłuższe. O, obudził się. Nie chcę na to patrzeć. No. Dobra, wychodzimy. Aha. No spoko. Mamy szlafmycę. Jej, zabieramy. I będziemy mogli połączyć już te wszystkie trzy rzeczy. Więc, no. Ale na razie obejrzymy. Ubiór na noc. Nie mogę. Nie na to? Nie na to? Nie mogę. Nie tak? Kurde. Więc może... Nie mogę. Nie tak? Nie tak? Wow. Pierwsza część roboty za mną. Dobra. Okej. Okej, trochę czosnku. Czosnku. Nic dziwnego, że wampiry też odstrasza. No niestety, ale czosnek czasami jest taki smaczny. Chociaż ja lubię czosnek, ale nie za dużo. Użyjmy wody jeszcze. Dobra, mamy narzędzie zbrodni. Już gotowe. No, to spadamy do naszego zamczyska. Zamek Fjord. Dum, 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 dum. Ha, ciekawe jak na to zareaguje książę wampirów. No i pewnie jesteście ciekawi, ci co nie znają tej gry, jak wygląda nasza przeurocza dziewoja. Może obejrzyjmy? Do dzieła! Do dzieła! No to użyjmy! Chciał. Na wszystkich bogów. Daj już, książę. Pamiętam, że zawsze nigdy nie robiłem tej sceny, cholera. Witam. Mam nadzieję, że teraz porozmawiamy sobie dłużej. To tak się traktuje kobiety. Wybawcę i bohatera? Nie ma sprawiedliwości, miłości i pokoju na tym okrutnym, okrutnym świecie. No niestety, zgadzam się z tobą, książę. Może obejrzyjmy teraz trunę. Zaraz, coś tu w środku leży. Jakaś kartka. Jaka? Ciekawa kartka. Dobra, może pójdziemy do Arrivalda. Ale najpierw sobie zobaczymy, co to jest za kartka. Kartka pamiętnika nekromanty. Opisuje czar, utłuszczenie, który ponoć na chwilkę odwraca gabaryty zaklętego nim obiektu. Okej. Dobra, to może pójdziemy do naszego miasta. Może tam się ukryła nasza dziewoja? Chociaż nie, gdzie ona mogła pójść. Zobaczmy, czy możemy porozmawiać teraz z Arrivaldem i czegoś się ciekawego dowiedzieć. Arrivaldzie? Mój ukochany.
kochany przyjaciel, moja ostoja w trudnych czasach i nieskażone źródło czystej mądrości. No co, nie sam porozmawiasz? Sam sobie nie poradzę. Aha, czyli będziesz biadolił to jedno i to samo. Ale jak to? Spoko. Zobaczmy jeszcze z ciekawości. Znaczy tak, z tego co pamiętam, tego czaru można było użyć na nim. Wtedy on się zrobi gruby i my możemy zabrać tą linkę, znaczy pasek. No właśnie, musisz być szybszy. Jeszcze raz, użyjmy. Pyk. Zabierz. Mamy linkę. Okej. Okay. O, no niestety. Spadną ci galoty. To trzeba chyba użyć do tego. Nie? Obejrzyj. Druga mocna linka. Tak jest. Dobra, wiecie co? Ja tu w sumie zakończę ten odcinek. Już 26 minut. Mam nadzieję, że wam się podobało. I to już. I zapraszam was na kolejne odcinki. Hej!